dobry, Ksawery Żuławski, jestem reżyserem. A szczerze powiedziawszy, nie wiem skąd pomysł na film o zombie. Po prostu przyszedł nagle, kiedy zaproponowano mi realizację filmu dla młodzieży. Jak powiedziałem wtedy, że dla młodzieży to musi być o zombie. No i tak to się zaczęło. Wyniknął on na pewno i dopiął się ten film i zamknął się ten film w momencie, kiedy padliśmy, że tak powiem, jako ziemianie ofiarą pandemii. Voilà. Le pala. To chyba bardziej chodzi o rodzaj energii, którą młodzi dzisiaj mają, tak? Że mają gdzieś tam półtora do dwóch lat jakby straconego czasu. Gdzieś ten czas im przeminął w pokoju przed komputerem i stąd jest jakby ta inicjacja do wyrwania się i do zrobienia dobrego melanżu, no, który niestety skutek działania dorosłych już od wielu dziesiątek lat sprawia, że mają do czynienia z pandemią wywołaną przez zombie. Nie będzie żadnego jutra. To nie jest nasz świat. Trwają pożary lasów w Turcji, w Kalifornii. A Bałtyk umiera i to już nie są ostrzeżenia, to są fakty. No ja myślę, że to, co wydarzyło się ostatnio na rzece Odra, tylko wskazuje na to, że zrobiliśmy bardzo współczesny film, który poruszano te wszystkie zagadnienia i to nie jest to, że nie trzeba być jasnowidzem, żeby takie rzeczy można było przewidzieć. To zaraza. Jaka zaraza? Widział pan kiedyś zwierzę chore na wściekliznę? Zamiar był właśnie taki, że jeżeli robimy o młodych, to muszą wystąpić młodzi aktorzy, świeżi, nie za bardzo znani albo w ogóle nieznani. Muszą to być osoby no, na pewno bardzo różnorodne, każde w jakimś charakterze, przyciągające naszą uwagę, ale też komiksowo dobrani, żeby nie było zbyt dużo czasu na tłumaczenie, kim oni są, skąd pochodzą. No i tak, i dobraliśmy no, jak najbardziej, wydaje nam się, pasujący casting do tych ról, które zostały napisane. To co, was należy do nas? Ale to masz kosmiczne galaksy. Postać Sebastiana Fabiańskiego no, była zawsze tym postacią prepersa, człowieka, który no, jest eko, zwany przez stronę prawą, na przykład ekoterrorystą, tak? Czyli i był takim przedstawicielem tych ekoterrorystów, powiedzmy ludzi, którzy wieszają się na drzewach, by chronić je przed wycinką i tak dalej, i tak dalej. Inspiracją do jego postaci, do sfinalizowania jego postaci jest jeden człowiek o ksywie Blitz, któremu dziękujemy za tą inspirację.